Dobry wieczór, moi drodzy. Witam na kanale, którego nikt nie ogląda. A dzisiejszy komentarz chciałabym poświęcić osobie Keniego Wicha, 47-letniego mieszkańca Stanów Zjednoczonych, a konkretnie stanu Nevada. Mężczyzna miał córkę, miał wnuczkę oraz dziewczynę Sherion Pilgrim. Mężczyzna był dość znany w Stanach Zjednoczonych, ponieważ był zapalonym survivalowcem uzależnionym od adrenaliny. Miał na YouTubie kanał, nazywał się Snake Bit McGee, gdzie zamieszczał filmy, aczkolwiek niezbyt dużo, ze swoich wypraw po pustyniach i po jaskiniach. Co ciekawe, mężczyzna nigdy nie zabierał ze sobą na te wyprawy ani GPS-u, ani kompasu, ponieważ polegał na swojej ponadprzeciętnej orientacji w terenie i na swoim ponad 20-letnim doświadczeniu w tego typu wyprawach i potrafił po prostu wyruszać na wielodniowe wyprawy, tym bardziej, że te tereny pustynne w Stanach Zjednoczonych są naprawdę bardzo, bardzo duże. Mężczyzna ponadto nie zabierał nigdy ze sobą ani zbyt dużo jedzenia, ani zbyt dużo wody, ponieważ lubił testować, nazwijmy to, swój organizm. I o ile nie zamieszczał on zbyt wielu filmów ze swoich wypraw, ale bardzo często komentował inne filmy na innych kanałach i kiedy ukazał się pewien taki film dotyczący bodaj Strefy 51, to on dodał taki komentarz od siebie, że kiedyś zawędrował tam w pobliżu bazy sił powietrznych Nellis, która znajduje się w zasadzie no, bardzo blisko Strefy 51, i w tym komentarzu opisał swoje doświadczenie, że podczas tej wędrówki natknął się na jaskinię, do której wejście było idealnie w kształcie litery M. I co ciekawe, o ile mężczyzna nie był bojaźliwy i nie straszne mu były żadne tego typu miejsca, to ta jaskinia wywołała u niego poczucie lęku, tym bardziej, że, jak to opisał w swoim komentarzu, im bardziej zbliżał się do wejścia do tej jaskini, tym jego ciało wpadało w coraz większe wibracje i po prostu wycofał się stamtąd. No i zaintrygowani tym komentarzem internauci, poniekąd zaczęli go namawiać do tego, aby tą jaskinię spróbował zlokalizować. No i mężczyzna wyruszył faktycznie na takie poszukiwanie uzbrojony w pistolet kalibru 9 mm oraz kamerę wideo. Niemniej nic nie wyszło z tej wyprawy, ponieważ nie był w stanie zlokalizować tejże jaskini, co spotkało się z olbrzymią krytyką ze strony internautów, ale jeden komentarz wyróżniał się na tle wszystkich pozostałych, a mianowicie tak on brzmiał, żeby tam nigdy nie wracał, bo nie wyjdzie, żeby z tej jaskini. Do tej pory oczywiście trwają spekulacje, kto mógł ten komentarz napisać, czy jakiś hejter, który po prostu poniekąd prześmiewczo podszedł do tematu, czy być może ktoś, kto to miejsce doskonale zna i po prostu wie, że lepiej tam się nie wybierać. W każdym bądź razie mężczyzna podjął kolejną próbę tego typu wyprawy i próbę odnalezienia tejże jaskini. I tą próbę podjął 10 listopada 2014 roku. Zaplanował, że ta wyprawa będzie kilkunastogodzinna, tak powiedział swojej dziewczynie, że wróci następnego dnia. Oczywiście tak się nie stało, nie wrócił już do domu z tej wyprawy. Ślad po nim zaginął. Oczywiście kobieta zgłosiła jego zaginięcie. No i wyruszyły różne ekipy poszukiwawcze. No i zamierzono szyb do opuszczonej kopalni na pustyni Mojave,
I to z tego szybu pochodziła ostatnia relacja mężczyzny, nagrana najpewniej telefonem, ponieważ na tą wyprawę mężczyzna nie zabrał ze sobą kamery, co oczywiście jest dziwne, biorąc pod uwagę, że teoretycznie celem tej wyprawy było namierzenie tejże jaskini i tym samym udowodnienie niedowiarkom z internetu, iż ona faktycznie istnieje, bowiem wiele osób w ogóle poddawało to w wątpliwość i poddawało w wątpliwość w ogóle całą tą historię związaną z tą jaskinią. No niemniej ślad po mężczyźnie zaginął. Ekipy poszukiwawcze dotarły do tego szybu, i znaleziono na ziemi telefon należący do Keniego, ale samego Keniego nie. Oczywiście przyjęto takie założenie, że być może mężczyzna zszedł do tego szybu, bądź do niego wpadł, ale przeszukania szybu niestety nic nie przyniosły. Żadnego śladu ani samego mężczyzny, ani w ogóle czegokolwiek, co mogłoby świadczyć o tym, że mężczyzna w ogóle w tym szybie fizycznie się znalazł. No i oczywiście, ponieważ po mężczyźnie śladu nie było i nie ma nadal, żeby było jasne, pojawiło się mnóstwo teorii dotyczących tej całej jaskini i tej całej wyprawy. Oczywiście pojawiły się również wątki paranormalne, bowiem mówimy tutaj o strefie 51, czyli wiadomo, katastrofa w Roswell, wiecie, no i w ogóle legendy już, które krążą na temat tego, co w strefie 51 dzieje się, czy tam faktycznie amerykańskie siły zbrojne dysponują statkami obcych, jak się o tym mówi, lub pracują nad różnymi tajnymi broniami. Stąd też cała ta strefa jest absolutnie zamknięta dla jakichkolwiek przybyszów, prawda? I odwiedzających, i zwiedzających, i tak dalej. No i oczywiście co za tym idzie, ponieważ strefa 51 to nie tylko historie paranormalne, ale również po prostu tajne projekty rządowe, które no na pewno mają pozostać tajne. Jeżeli Kenny trafił na wejście do być może jaskini, poprzez którą można było dostać się do jakiejś bazy, gdzie prowadzono jakieś tajne badania, no to w sposób naturalny przyjęto hipotezę, że być może został Kenny zlikwidowany przez wojsko amerykańskie po prostu, ponieważ no, odkrył coś, czego nie powinien był. Co ciekawe, jakiś czas później niektórzy internauci postanowili pójść śladami Keniego i spróbować odnaleźć jaskinię, którą opisał. No, dwóm się udało znaleźć jaskinię, która teoretycznie pasowała do tego opisu, tyle że wejście do niej było już zagłazowane. W sensie ktoś ułożył głazy idealnie tak, żeby zastawiały wejście. No i oczywiście w sposób naturalny znów tutaj pojawiła się teoria, że to musiało wojsko zrobić. I znów powiązano to z zaginięciem Keniego i z jego odkryciem tajemniczej jaskini z wejściem w kształcie litery M. Ale jest to jedna z teorii. Druga teoria mówi o samobójstwie Keniego. Dlaczego możliwe było samobójstwo? Otóż mężczyzna w ogóle obciążony był traumą z dzieciństwa. Otóż jego ojciec popełnił samobójstwo, a Kenny jako młody chłopak znalazł jego ciało. I tą traumą zmagał się cały czas w zasadzie. Cierpiał na depresję, co powiedziała jego dziewczyna, ale nie leczył jej, nie chodził do żadnych lekarzy, nie brał żadnych medykamentów z tego tytułu. Po prostu próbował radzić sobie z tym sam. Być może te jego karkołomne wyprawy były swego rodzaju terapią dla niego na te sprawy. Oczywiście nie wiadomo, ale kiedyś, jak to dziewczyna jego opowiadała, że rozmawiali o samobójstwie i on powiedział, że
gdyby chciał je popełnić, to zrobiłby to tak, aby go nikt nie mógł znaleźć. No i jest to druga hipoteza, że być może mężczyzna jako pretekst podał to, że wrócę na wyprawę, której celem jest znalezienie tej jaskini, ale w rzeczywistości planował zupełnie coś innego, tym bardziej, że nie zabrał ze sobą kamery, co wydało się po prostu dziwne. No, oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, no kamery nie zabrał, ale zabrał telefon, za pomocą którego również można zarejestrować to, co się chce, prawda? No i to mnie w ogóle zastanowiło, cała ta historia, bo mężczyzna ewidentnie igrał z ogniem, jeśli można tak powiedzieć. Bardzo często dawał się gryźć różnym grzechotnikom i tak dalej, czy w ogóle lubił łapać te węże na tych pustyniach, co no, generalnie nie jest zbyt bezpieczne. Chodził bez zapasów pożywienia i wody, bez żadnych, prawda, urządzeń, które mają go ewentualnie pomóc mu wrócić do domu. I ewidentnie on tak jechał po bandzie, można powiedzieć, tak? Wiadomo, że ludzie są różni, mają takie właśnie uzależnienie od adrenaliny, ale z reguły jednak stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, bo jednak chcą przeżyć, prawda? Natomiast Kenny niejako prowokował to, że no może się coś stać. Poza tym pustynia Mojave, czy w ogóle te wszystkie inne pustynie, to są obszary, no mówię, wielkości połowy Polski. Sama pustynia Mojave ma taką powierzchnię. Na tej pustyni żyją kojoty, pumy, grzechotniki, skorpiony i tak dalej. No jest to jednak niebezpieczne miejsce na wyprawy, na to, żeby tam spać, a bardzo często Kenny sypiał gdzieś na szczytach tych gór pod gwiazdami i kompletnie nie ruszało go to, nie był w żaden sposób zabezpieczony i po prostu też miał bardzo duże przeświadczenie o swojej nieomylności, o swojej, no, że tak powiem, że to jego doświadczenie zawsze go wyprowadzi, prawda, z każdej sytuacji. Być może tak się nie stało, być może przegrał ze swoją brawurą, być może postanowił zakończyć swoje życie, a być może natrafił faktycznie na coś, na co nie powinien. Bo cała historia z tą jaskinią, w tej historii zastanawia mnie to, że mężczyzna odczuwał wibracje, nasilające się wibracje, im bardziej do tej jaskini się zbliżał. Natknęłam się na takie hipotezy, że być może zakładając, że ta jaskinia prowadziła do jakichś tam miejsc badawczych wykorzystywanych przez Armię Stanów Zjednoczonych, być może pracowano tam nad jakąś bronią, nie wiem, opartą o infradźwięki, czy może jakieś fale elektromagnetyczne, czy cokolwiek takiego. I stąd mężczyzna te wibracje odczuwał. No, to, że cierpiał na depresję, nie znaczy, że miał jakąś szczególnie bujną wyobraźnię albo jakieś halucynacje. I z całą pewnością, jeżeli takie odczucia mu towarzyszyły, to takie mu towarzyszyły. No, nie wymyślił sobie tego od tak, żeby wzbudzić sensację, bo nie musiał tego robić, prawda? No, nie musiał generalnie tego robić, tym bardziej, że gdyby chciał wywołać jakieś wielkie poruszenie, to nagrałby po prostu swój film na ten temat, a on po prostu napisał komuś komentarz, w którym opisał to odczucie, więc jakby nie lansował się z tym za szczególnie. No i tym bardziej nie widzę powodu, dla którego miałby to zmyślić. Więc być może coś na rzeczy jest, być może wdepnął nie tam, gdzie potrzeba i musiał zostać zlikwidowany. Być może gdyby zostawił ten temat i nie wróciłby tam, czy nie wracałby tam w celu odnalezienia jeszcze raz tej jaskini, być może nic by się nie stało.
Oczywiście to jest jedna z hipotez, bo w tej sprawie są tylko hipotezy. No, czy takie najbardziej, że tak powiem, uznane za prawdopodobne, czyli pozbawienie się samemu życia, no, przegranie ze swoją brawurą, czyli no, po prostu spotkało go niebezpieczeństwo, być może ze strony dzikich zwierząt, być może z odwodnienia mężczyzna zmarł. I tak dalej, lub po prostu za jego zaginięcie odpowiadają siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. A jak jest, nie wiem, może wy coś na ten temat wiecie, może ktoś gdzieś na coś się natknął, może macie swoje koncepcje, jeśli tak, to bardzo proszę i zapraszam do komentowania. Ja ten komentarz kończę właśnie w ten sposób i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia niedługo. Dobrej nocy życzę, pa!